Cześć wszystkim, z tej strony Michał. Mam dobry humor i mam zamiar właśnie z tego powodu skorzystać nagrywając ten oto film. Otóż w planach jest Crash Team Racing Remake. I ma on zostać ponoć zapowiedziany na The Game Award. I co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, a raczej najfajniejsze, to to, że gra będzie pełnym remakiem. Zrobionym przez Vicarious Visions. Y i pra praktycznie dlaczego ja się cieszę, ponieważ tak jak jest tutaj napisane na stronce, dzięki ogromnemu sukcesowi Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oraz Spyro Reignited Trilogy, deweloperzy mają dostać znacznie większy budżet niż w przypadku trilogii. Modele postaci będą bardzo podobne do tych z N. -Sane Trilogy, ale zostaną odpowiednio zmodyfikowane, by przypominać te z oryginalnej gry. Muzyką w remake'u zająć ma się Josh Mansell. Co ważne, dostaniemy opcję gry z oryginalnym OST. Eurogamer informacje o zapowiedzi na TGI potwierdził, chociaż bez detali. Sytuacje wcześniej podgrzały tajemnicze paczki wysłane przez Activision. I to jakby jest koniec całego tego artykułu. Oczywiście możecie powiedzieć, że to są tylko na razie spekulacje, ale skoro jest to już potwierdzone, że ma to się pojawić na The Game Awards, to to wtedy wielkie szapo ba do Activision i Vicarious Visions, że będą chcieli zabrać się za remake tej wspaniałej ścieżki, jaką jest Crash Team Racing. I co to pewnie oznacza? Pewnie się do mnie zapytacie. Otóż oznacza to to, że jeśli faktycznie zostanie zapowiedziany i wydany, załóżmy w tym 2019 roku, możecie być pewni, że ja na 100% sobie spreorderuję tego Team Racing. I na bank zobaczycie to na jakimś live streamie od razu w dniu premiery, tak jak to było ze Spyro Reignited Trilogy. Uważam, że prawdopodobnie będzie znowu mega wielki hype na Crasha, tak jak było rok temu, kiedy wyszedł N. Trilogy, kiedy był naprawdę ogromny hype. Praktycznie normalnie wszyscy na YouTube streamowali i tak dalej, więc podejrzewam, że na Team Racing będzie znowu ogromny hype, tym bardziej, że dużo osób już kiedy n Trilogy wyszło, spekulowało, że na 100% wyjdzie remake Team Racing i w tym momencie dostaliśmy taką informację. No ja po prostu jestem, uwierzcie mi, w niebo wzięty, bo ja uwielbiam Team Racing i mam nadzieję, mam nadzieję, że oni parę nowych rzeczy wprowadzą. Bardzo bym chciał, żeby oni wprowadzili na przykład DLC z dodatkowym jakimś światem albo z dwoma nawet dodatkowymi, żeby też tak trochę tą grę wydłużyli, tak jak to było może nie aż tak mocno widoczne w trójce, ponieważ w trójce dodaje tylko jeden poziom, ale żeby wiecie, trochę też tam jakiegoś DLC dodali do Team Racing, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja po prostu jestem podjarany w tym momencie i wczoraj aż musiałem e, wysłać paru osobom link do tego artykułu. Oczywiście mam jeszcze drugą, że tak powiem, stronkę, na której w sensie drugi artykuł, gdzie jest to stronki playstationlifestyle.net i z niej oczywiście tam podlikał Crystal Fisher. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Crystal Fisher, to jest youtuber, który ma 26 tysięcy subskrypcji i on robi często tak na bieżąco filmy e, z Crasha, jakichś nowości itd., tym bardziej, że on ma nawet dostęp do. E, miał wcześniej chyba dostęp do Ensign Trilogy zanim jakby NSAIN Trilogy wyszło, czyli po prostu był on chyba takim testerem czy coś takiego, nie wiem, no w każdym razie miał dużo informacji na temat NSAIN Trilogy. Można by powiedzieć, że w sumie ja będę robił to samo teraz na bieżąco, więc ci, co śledzą mój kanał od początku i wiedzą, że moja tematyka główna to jest Crash Bandicoot, bo jestem wielkim fanem, to będą wiedzieli i może się ucieszą, może się nie ucieszą. Będę was informował o każdej, nawet najmniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o Crash Team Racing, ponieważ chcę być z wami na bieżąco z tym tematem. I też w sumie podsumowując ta opcja oryginalnego OST, czyli na dobrą sprawę można by powiedzieć, że to się przyjęło w Spyro, więc w tym momencie Activision wraz z Vicarious Visions chcą to, chcą to wykorzystać w Crashu Team Racing. I jak dla mnie, zanim ktokolwiek będzie powiedział, zanim ktokolwiek powie, że e, Crash zgapia od Spyro, jak dla mnie to jest bardzo spoko, bo wykorzystują coś, co się przyjęło właśnie w Reignited Trilogy. I za to wielki szacun. Z mojej strony to by było na tyle, wiem, że pisałem jeszcze na ten temat z Pixelem. No Pixel miał jakby swoje podejście do tego tematu, że jeżeli Faktycznie nie będzie tu jakoś szczególnych zmian tylko wiercie dostaniemy takiego crasha Team Racing z lepszą grafiką i tak dalej To on prawdopodobnie nie będzie tego kupował, ale żeby nie było, że zaraz będziecie hejtować Pixela, Pixel ma też tutaj z jednej strony rację Aczkolwiek Jeżeli okaże się, że wydadzą tylko to bez wiecie żadnego Żadnych takich nowości, no to trudno, ja tak czy siak to kupię, dlaczego? Ponieważ jestem Wielkim fanem Crash Team Racing i mam zamiar zagrać w remake wspaniałej wyścigówki, w którą zagrywałem się za dzieciaka. I z mojej strony to by było na tyle. I śledźcie mój kanał, jeżeli chodzi o informacje na ten temat, ponieważ prawdopodobnie jak za parę dni, albo może nawet pod koniec roku, będzie znowu jakaś nowa informacja to możecie się spodziewać, że będzie filmik. Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Oraz zapraszam na grupę na Facebooku, ponieważ linki do wszystkich social medi macie w opisie pod tym filmem i pod każdym filmem. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć!